Witam, nazywam się Net3End. Zapraszam na kolejny odcinek z serii DMC Devil May Cry 3. I zaczynamy kolejną misję, siódmą. Jej, czyż będzie cutscenka, czy nie? Dokładnie, cutscenka. Well, this is my kind of rain. No wonder the sky looks so funny today. Let me go! Let you go? But it would be a waste if you ended up as just a pretty stain. What the hell was that for? Here I am trying to help you. And you show your thanks by shooting me? Whatever. Do as you please. So he's a demon too. I'm beginning to think I've got rotten luck with women. No i mamy znowu siódemkę. Krwawiącą na ścianie. Zobaczmy, coś tu możemy sobie zrobić lub nie zrobić. Ten mój stary pad to już świeci i się połyskuje. Już się tak plastik wytarł, że się pad błyszczący zrobił. Tu na razie zostawimy 10. O, jakąś akcję możemy wykupić za Cerberusa, szczerze mówiąc. Nie. Jet Stream. To może później. O, Airhaik tutaj raczej na pewno będzie potrzebny. A może na razie to. To zobaczymy, co to jest. Okej, no to sobie go zaaplikujmy. I to w sumie wszystko. Tutaj to chyba będzie pierwsza walka z Virgilem. Druga będzie o wiele trudniejsza. Ponieważ używa tak samo jak będzie używał tak samo jak my Devil Triggera, będzie się leczył. I nie będzie takie proste do pokonania. No i oczywiście na koniec wszystkich misji, oczywiście walka z Virgilem ostateczna. To już będzie tam ostra jazda. Już ostra jazda jest przy jego drugiej walce. A pierwsza walka jest taka w sumie sobie. Bo nie używa Devil Triggera ani żadnych tych, tylko tam swoich podstawowych. Ważne, że się nie leczy, bo przy Devil Triggerze no to się niestety leczy. I tam trzeba dość szybko mu tam życie zabierać. Czyli chyba nie wiem, czy to już
nie od razu. A nie. A tu możemy sobie z powrotem pozabierać, bo czemu nie? Nie wiem, czy to tutaj. Tak. Bum. A gdzie mamy tam na dół? Zobaczmy, co jest na dole. Aha. No i tu mamy te szachy. No to są jedne z powolniejszych. No i ta kamera po prostu wciąż gówniana. Błagam, kamero, przestań. Uwielbiam tę kamerę. I to już, spoko. Au. No, to jest na razie nieaktywne. Orby zawsze możemy uzyskać. Tak, tędy żeśmy weszli. Chyba, że są podobne drzwi. Ale chyba tu nic więcej nie ma. Oprócz tego? No nie bardzo. Tutaj coś jest, czy nie? Raczej chyba nie. No więc... Wracamy i odbijamy się. No. Coś jest? Chyba nie. Tutaj raczej nic nie ma. Też nic. Chyba wszystko. I tu już są te szachy.
najwolniejsze, ale... A, i ta zmiana kamery jest po prostu... cudowna. No cóż, specyfika starych gier i ich remasterów. Jeden do jednego. Generalnie to dostosowane tylko tylko po to, żeby działać bezpośrednio na PlayStation 3, a nie być jakąś kompatybilną wstecznością. Grą po prostu kompatybilnie wsteczną z PlayStation 3, tylko bezpośrednio już taka konwersja. A można je też pistoletami tam trochę. Będą jeszcze koniki i no w sumie wszystkie szachy będą. Wszystkie figury szachowe. Gwiazdka. No tutaj raczej nie przejdziemy. Brakuje szachy. Więc idziemy jedyną słuszną drogą. Czyli tą drogą. Przynajmniej będzie taki nowy przeciwnik tutaj. Nie wiem, czy w tej chwili, czy dopiero później, jak będziemy wracać. O, to jest ten. Walczy z sarkofagami. Nie wiem, co to jest, czy to jest sarkofag, czy co, ale on przywołuje tych. Będzie ich tu coraz więcej. Oni będą cały czas przywoływać, dopóki ich nie zniszczymy. Serio? No są tutaj słabi, ale w dużych ilościach potrafią narobić. Już zniszczymy tych sarkofagami. Już nie będą przywoływać. O, jeszcze. Jeszcze jest dwóch. Dość mocni. Potrafię też je oddać. Za syreny. No co, typowa rozgrywka. Znajdź jakiś przedmiot, włóż, przejdź i walcz z kolejnymi hordami wrogów. No ale to typowy slasher jest. Nie ma się czemu dziwić.
czym tutaj musimy to dać? Nie. Okej. Więc do czegoś tam będzie potrzebne. Pytanie do czego? Szczerze mówiąc, sam już nie pamiętam. Gdzieś tam to te dwie trzeba było wsadzić, ale żebym ja teraz wiedział gdzie, to byłoby dobrze. Ten odcinek może się trochę przedłużyć. Albo tutaj trzeba będzie wejść. Te. Tu mamy chyba Rebeliona, tak? Nie możemy powtarzać akcji. Nie jest to łatwe. Dał to Swordmaster. To już niestety musimy na eskę wbić. Nie ma tak łatwo. Nie no, trzy eski, no żeż w mordy. Dobra, kij w oko. Nie będę tutaj. Tutaj się nie dostaniemy jeszcze. Tak, to ja mogę tutaj pół godziny tyrkotać na. I gówno z tego. Swordmaster by się tu przydał. No i panowie i panie, backtracking. A po co? Zaraz się dowiecie po co. Ano po co. Zdejmujemy osłonę tą z syrenią łzą. Ogniową osłonę. Możemy już tutaj wejść. Jej. Gold Ward. Jeżeli byśmy mieli jak to się mówi,
wybraną opcję yellow, to byśmy mieli yellow orba. Po prostu jak ktoś, jak kto woli. Byś tak nie. Rebert or not? Not. No, oczywiście dostaniemy po dupie za czas. Kolejni, uwielbiam. Jestem. Już zniknął. No, dostaniemy taką kulkę, która się chowa. Nie polecam ustawiać na automatic. Aha. Nasi kumple. O tak. Miło, bardzo miło. Nie. Nie mam zamiaru. I od początku, panie. Znowu. No, kamera. Większości tych tego typu gier to kamera jest największym wrogiem. Muszę się na tym skupić, gościu. A, jeszcze więcej. Serio? Czemu?
pierdliwe gówno. Tryb normal. Trzeba by na pewno. Coś... Jak byście to nazwali? Dark Souls slasherów, tak? Sobie wyobraźcie, co się dzieje w Ninja Gaiden. To jest jeszcze gorsze. Jeszcze szybsze, jeszcze bardziej wymagające. Żaden z nich nie wypluje zielonego orba. Tak będzie przywoływał bez końca. Serio? Jakiś ty miły. No trudno. Nie będę tutaj 5 godzin siedział i tłukł jedno gówno. Jakie łby. Możemy się srać z nimi bez końca, póki nie załatwimy tych. Żaden z nich skurczybyków nie wypluje zielonego orba. Na tym tutaj. I do widzenia, ślepogienia. Dobra, kij w oko. Psz.
miałem zamiar, że z pół godziny. Wiem, że nie pokazuję tu jakiejś strasznej klasy. Masteringu. Ale też nie chcę się z tym bawić tyle czasu. W sumie możemy sobie zmienić na... Swordmastera i spróbować tam jeszcze. No, gdzie? Kamera, błagam. Nie merdej. No, dzisiaj już zdecydowanie to lepiej wychodzi z tą kamerą. Kiedyś to było utrapienie. I w sumie takie trochę sztuczne naciąganie. Co? Serio? Co za głupota. Dobrze, że tu są gówniane. Już? A, ten jeszcze. Zdechnij już. Co za wkurzające gówno. Nie wiem, czy ja się za bardzo nie cofam, gdzieś to było. Co to było, czy tam było, już nie pamiętam. A nie, to się cofamy na sam początek. Gdzie to było? Czy to nie tam na górze, na dole? Zobaczymy. Czy to nie jest czasem? No tak, tu nie ma. Wrażenie od upadku. Nie, najwyraźniej to nie tutaj. To gdzie? No, może byś tak wskoczył, świetnie.
Albo ja mam sklerozę jakąś, albo... Albo nie wiem, gdzie to było. No oczywiście respawn, bo czemu nie? Gdzie to było, no? Albo ja jestem ślepy, albo co? No tutaj, Boże. No, no dalej. To już w ogóle nie wiem, jaką tu rangę trzeba wbić. Chyba 3S-ki. Pokopany. Nie wiem, czy ja potrafię. Mam to gdzieś. Mam głęboko w tyle. Żeby to chyba trzeba było wykorzystać wszystkie akcje. Nie mam do tego cierpliwości dzisiaj. No, misja jest przydługa. Styl Trickster, itemek, też w sumie i tak pewnie zginę. Mam za mało życia. No to będzie tak jak wtedy, że po prostu powycinam to i tyle. Te wszystkie... tą pierwszą walkę to jeszcze puszczę, o ile nie zginę w 10 sekund. Po prostu zrobię cięcie i tyle, i dopiero... I przytnę po prostu wideo, żeby... nie oglądaliście bez sensu 40 razy po 50 podejść... do tego samego bossa, więc... Po prostu będzie pierwsze podejście i to podejście już ostatnie, które zakończyło się sukcesem. You showed up.
You sure know how to throw a party. No food, no drinks. And the only babe just left. My sincerest apology, brother. I was so eager to see you, I couldn't concentrate on preparations for the bash. Whatever. At any rate, it's been a whole year since we last met. How about a kiss from your little brother? Or better yet, how about a kiss from this? So, this is what they call a heartwarming family reunion, eh? Także ta na jednym pas, na jednym kawałku żyćka. No i dupa, jeszcze jeden cios i będzie pana. No i tru. Tru i gru. Tru tu tu. I od nowa, panie. Dobra, pomijamy już te cutscenki, nie ma sensu. No. Przynajmniej mamy full życia. I ranga będzie pewnie gówniana. No ludzie, dawaj, pomijaj. A, ale tu się daje. Serio? Zdechłem drugi raz, jej. Okej, okay, czyli tak jak mówiłem. Your motivation.
No, udało mi się w końcu go pokonać. Za bardzo po prostu... nie łapałem, tak chciałem napały, ale no... Jak zwykle na napały nie wychodzi nigdy. Jak się skupię i pomyślę, to wtedy jest git. Nie lećcie na pałę, naprawdę. No, nie ma sensu w Devil May Cry. Może w jedynce jakoś tam się dawało trochę na pałę. No ale no, w tej serii to... Także naprawdę, jeżeli ktoś mówi, że Dark Souls to jest bardzo trudna gra i w ogóle to jeszcze nie widział Ninja Gaiden, Devil May Cry, to naprawdę, jak ktoś nie myśli, ile ci na pałę, no to... Generalnie też nie czytałem, że jest taki tak zwany rubber banding. To się raczej bardziej stosuje przy wyścigówkach, że jak jesteś za daleko, no to gra ci daje możliwość, gra ci daje fory, żebyś mógł dogonić. Tak samo w bijatykach jest, tak samo jest nawet w Devil May Cry, że za jakimś tam entym razem, jeżeli giniesz, no to jakby obniża się trochę AI przeciwnika, nie? I dlatego daje nam gra możliwość wygrać. Także to też taka, powiedzmy, wiadomo, że jak już za 10 czy 40 razem pokonamy w końcu tego bossa, to może nie być czasami na nasz skill, no, tylko po prostu gra obniża troszeczkę AI przeciwnika. To jakieś bębenki mi tu grają na ulicy. Także na razie wyłączę mikrofon. No okej, już w końcu po tym bębnieniu przeszła jakaś tam orkiestra. Nawet nie B, tylko C. No ale to wiadomo, bo użyłem itemka. No to co, już zapraszam do następnego odcinka i tyle, i widzimy się w następnym.